Cezary Korzon, gość dzisiejszego odcinka, będzie prelegentem na 7. edycji Founders Mind, najbardziej przedsiębiorczej konferencji w Polsce. Sprawdź szczegóły na www.foundersmind.pl. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Cezary Korzon i będziemy omawiali ciekawy temat, czyli właściwie robienie drugiego projektu, kiedy ten pierwszy jeszcze działa. Ale nim zaczniemy, to może powiesz, Cezary, dla nowych widzów, którzy by Cię jeszcze nie znali, czym się zajmujesz w życiu. Dobra, okej. Okay. Cześć wszystkim. Cezary z tej strony. Ja od ponad dekady zajmuję się e-commerce. Od ponad dekady siedzę w e-commerce i to od momentu takiego, kiedy klienci jeszcze mi mówili, panie Czarku, moje produkty to nie sprzedadzą się online, nie ma szans. No i to mówili na przykład o sukienkach, tak, które są jednym z większych kategorii sprzedażowych online, więc rzeczywiście początki internetów i budowałem jednego z liderów wdrożeniowych, Magento. Teraz to, co robię, to jest dalej trochę to samo, ale to będziemy właśnie o tym więcej mówić. Mhm. Ja też wyczytałem właśnie o tobie takie stwierdzenie, jak prowadzenie e-commerce software house'u. To jest, patrzyłem w internecie, dość rzadkie stwierdzenie. Mógłbyś je bardziej rozjaśnić dla widzów? Prowadzenie, co to jest prowadzenie software house'u e-commerce? Tak jest, no bo zazwyczaj ktoś prowadzi albo e-commerce, albo software house, a rzadko okay, to jest dobra. Tak, że to jest w jednym. Dobra, w tym rozumieniu. Tak naprawdę to jest trochę nazwa taka e-commerce house, którą jakoś tak krąży po rynku i jest w miarę adekwatna. To jest tak naprawdę firma, która wdraża e-commerce od strony programistycznej, programowania dewelopersko. Niemniej musi też mocno się znać na rozumieniu procesów e-commerce'owych, tym czym jest e-commerce, jak działa, dlatego, bo koniec końców ten soft ma bardzo duże przełożenie na sprzedaż, to jak działają procesy, w jaki sposób one funkcjonują, to ma bardzo duże przełożenie na sprzedaż, jest to łatwo kwantyfikowalne, więc ta wiedza, doświadczenie i consulting są niezbędną częścią wdrożeń. Tak? Znaczy nie można, nie działa coś takiego w tej naszej branży, pewnie w innych też, tutaj jako że w tej się znam, to mogę się najbardziej wypowiedzieć, że nie działa coś takiego, że okej, okay, to tylko i wyłącznie jestem programistą i wdrażam e-commerce, dlatego bo to oczekiwanie klienta jest, że ma partnera po drugiej stronie, który będzie rozumiał, o co chodzi biznesowi i będzie w stanie też podpowiadać, rekomendować różnego rodzaju rozwiązania, które już ma z praktyki swojej, z doświadczeń i rozumie, co to de facto znaczy dany feature, tak? I dany proces, tak? Jak mówimy o zamówieniach, stokach, promocjach, czy one są w ERP-ie, czy są w e-commerce, konwersja na froncie, szybkość działania frontu, wszystkie tego typu rzeczy no, są dość istotne. No i właśnie nasz temat rozmowy, czyli to, o czym teraz zaczniemy, no bo to, co możemy o tobie w internecie wyczytać, to faktycznie, że miałeś, bo aż tak się nie zagłębiłem, tą pierwszą firmę, która była bardzo wysoko, no była wręcz liderem branży. No i podjąłeś się... Ja bym powiedział jednym z liderów, tutaj nie ujmując nikomu innemu, nie zabierając sobie, ale jednemu z liderów, tak bym powiedział, tu zawsze gdzieś tam jest dyskusja, w jakiej perspektywie, której, tak, na pewno gdzieś tym topie. Tak, tak. To jest w sumie lepsze stwierdzenie, jednym z liderów. No i teraz się zdecydowałeś na tworzenie drugiej firmy od zera. I co było twoją motywacją? Okej, okay. To powiem tak, krótki background historyczny. Ja w poprzedniej firmie zacząłem pracować jako pracownik. Tak, przyszedłem jako analityk do pracy. Mój background jest analityczny. Nie ma co ukrywać, lubię cyferki, lubię liczby, lubię Excel, więc ja przyszedłem jako analityk e-commerce. Ja wcześniej pracowałem w telekomach i właśnie analizowałem zdalne kanały sprzedaży, w czym jednym z nich był właśnie e-commerce. Tam się uczyłem zrozumienia tego z jedną z osób, która mnie wprowadziła i której zawsze będę wdzięczny, mówicie Pawłowi Wróblowi, który teraz jest prezesem Nice to Fit You, więc taki tutaj shoutout. I wszedłem właśnie do e-commerce'u w ten sposób. Wszedłem do tej mojej poprzedniej firmy i z biegiem czasu gdzieś tam ta moja rola się zmieniła. Zmieniła się w rolę bardziej sprzedażową, koniec końców. I to była taka rola, która, wiadomo, dość istotna. Byłem główną osobą sprzedającą w firmie, co przełożyło się na przejście do konkretnych takich
leveli, szczebli w organizacji, aż po CEO, prezesa zarządu i współwłaściciela, tak? Dlatego, bo też miałem udziały w tej firmie, więc to było takie story przejścia od początku przez w sumie każdy jakiś tam szczebelek organizacji, stąd też dość dobrze rozumiem tą perspektywę taką operacyjną, która jest, zwłaszcza też, że oferowaliśmy wtedy bardzo duże spektrum usług e-commerce'owych, tak? Wtedy też jeszcze nie było takie full on, dobra, to jest deweloperka programistyczna, tylko raczej taki pakiet, taki 360 suite, więc to było trochę coś innego niż było wtedy na rynku. Mhm. I od tego momentu co się stało, że stwierdziłeś, że potrzebujesz coś nowego? Tak, to było kilka takich tak naprawdę czynników, które to powodowały. Ja też 10 lat już byłem w tej firmie, więc tak naprawdę ja tam przyszedłem właściwie jak tylko skończyłem studia, to nawet jeszcze było, że swoją magisterkę pisałem, więc ja całe swoje też życie takie zawodowe no właściwie spędziłem w jednej organizacji, też trochę się ucząc, tak? Ucząc się też od właściciela, założyciela z firmy, która była właścicielem tej spółki, więc było tak, że no cały ten czas to było w jednym miejscu i trochę też tak miałem wrażenie, że pewne rzeczy no trochę wymyślam na nowo, jako koło. Też tak sobie powiedziałem, kurczę, gdzie to idzie, tak? Znaczy w sensie, gdzie moja własna ścieżka zmierza, tak? Czy ja jestem zadowolony też z tej ścieżki? No i ja sobie odpowiedziałem, kurczę, no chyba nie, tak? Dlatego, bo w moim odczuciu było tak, że tu się nic nie zmieni, tak? Znaczy w sensie, ja za 10 lat będę w tym samym miejscu swojego rozwoju, swojego podejścia. Też oczywiście tam była perspektywa exitu, wyjścia, jako że spółka była częścią większej grupy i tam była perspektywa exitu, ale w mojej osobistej ocenie była to bardzo odległa, gdzieś tam taka niemrawa i niezbyt zmierzająca do takiego celu, który na którym mi też trochę zależało, tak, żeby w jakimś stopniu skaszować te moje udziały. Tak? To nie był jakiś nie wiadomo jak duży poziom tych udziałów, dlatego no bo tak jak mówię, ja dołączyłem i to było... Koniec końców miałem 8,5% tych udziałów, więc to była taka sytuacja, w której no też ja byłem zdecydowanie mniejszościowym udziałowcem. Tak, koniec końców, pomimo że ja byłem no, od początku i tak naprawdę gdzieś tam na swoich barkach, tak, sygnując swoim nazwiskiem, twarzą sprzedażową, no bo wiadomo, że sprzedaż jest zawsze najbardziej widoczna, tak, to nie ma co ukrywać. No to jednak nie miałem aż tak dużego wpływu na to, co się później działo w rozumieniu jakiegoś takiego pełnego kierunku strategicznego z różnych powodów, które nie chcę wchodzić gdzieś tam, bo to są już takie stricte szczegóły bardzo newralgiczne. Nie miałem aż takiego wpływu, jakiego bym chciał. I dodatkowo nie ma co ukrywać, też w pewnym momencie ja osobiście tak wydaje mi się spocząłem na laurach, tak? Znaczy w sensie przez x różnych takich czynników, które były dookoła, tych, które powiedziałem, było coś takiego, że no okej, no jesteśmy jednym z tych liderów, jakoś tak nie było we mnie takiego całkowitego ognia, żeby urosnąć, nie wiem, jeszcze dwa razy. Też z powodu, tak jak powiedziałem, nie miałem wpływu na pewne rzeczy, tak, gdzieś tam, które były mi narzucane, że muszą się zadziać. I tak pomyślałem sobie, tak trochę użyję kolokwializmu, kurde, gdzie dzieje. Nie? Znaczy w sensie czuję, że gdzie dzieje i to nie jest dobre. Nie chcę być za 10 lat w miejscu, w którym spojrzę w lustro i powiem, kurde, no tak właściwie to... Robię dokładnie to samo, ten sam sposób, który gdzieś tam wymyślam razem z zespołem, ale to dalej nie jest coś, że poznałem gdzieś tam inny sposób funkcjonowania, bo wiadomo, no rozmawia się z konkurencją, z innymi firmami, ale co innego jest, jak gdzieś tam się to wdraża, wprowadza, czy korzysta z jakichś takich doświadczeń swoich, które się ma. I też jakiś tam element nudy pewnego rodzaju, tak, gdzie jak patrzę sobie teraz w obecnym miejscu, gdzie jestem, to że nuda jest przyjemna, tak, znaczy ja, nuda jest przyjemna, to było też już no, dobrych kilka lat temu, tak, więc też moje jakieś tam patrzenie, perspektywa, wiadomo, trochę się zmienia i inny też moment w życiu, który powoduje, że też jest inne spojrzenie.
No i podjąłem tą decyzję, że chcę wyjść. Tak, to był też akurat moment bardzo dobry dla spółki. Tak, dlatego też moja perspektywa była taka, żeby no, no spółka była w miejscu, w którym, no bo jednak 10 lat życia, które poświęciłem gdzieś tam i to mocno poświęciłem swoim zdrowiem, czasem, jak to się mówi, gdzieś tam latami do 30, no bo tak jak mówię, no skończyłem, zacząłem jak byłem po studiach, tak, no to takie dobre lata życia, które no w pełni właściwie były poświęcone temu, żeby rozwijać spółkę, więc to ile jest poświęcenia swojego czasu i życia, no to sądzę, że większość founderów wie, jak to jest dużo, no to jeszcze w takim czasie, gdzie się popełnia dużo błędów, mało się wie, to tym bardziej trzeba to nadrabiać czasem, zaangażowaniem i ciężką pracą, tak? No bo jeśli się nie popełnia błędów, to no, tego czasu można wtedy ukierunkować gdzie indziej. Jak się popełniło błąd, no to trzeba później 4 razy tyle czasu włożyć, żeby go odkręcić, tak? A błędów popełniałem bardzo dużo. Ale zresztą dalej to robię, tylko powiedzmy może inne albo niektóre są troszeczkę o mniejszej wielkości rażenia, tak bym powiedział. No ale wtedy trzeba było się nauczyć tak na swojej skórze, też nie ma co ukrywać. Nie jestem jakiś, najmocniejszą moją stroną jest słuchanie dobrych rad, tak, których pewnie powinienem słuchać, teraz ich częściej słucham, nie będę ukrywał. Wtedy tak miałem przekonanie o tym, że wiem lepiej, no i jak gdyby... Przekonywałem się na własnej skórze, że no jednak nie. Są osoby, które swoim doświadczeniem mnie znacząco i przewyższały i powinienem zdecydowanie słuchać. No ale udało się gdzieś tam te meandry wyzwań przeprowadzić, podjąć takie strategiczne, niektóre bardzo, bardzo dobre decyzje, które przełożyły się na miejsce, w którym się było. Czyli podsumowując, po prostu byłeś tak długo w tamtej firmie i tak dużo się nauczyłeś, plus już nie czułeś rozwoju dla ciebie, że spróbowanie od zera z nową głową, z nową wiedzą było czymś, co jest takim testem, czy dobrze to rozumiem, takim może sprawdzeniem też. Siebie? Znaczy na pewno był to jakiś taki element, ale też trzeba powiedzieć, ja nie od razu założyłem nową firmę, tak? Tylko na początku przeszedłem na tak zwaną drugą stronę mocy, czyli byłem po stronie klienta w spółce handlowej, więc zobaczyłem też tą drugą stronę medalu, tak? I to nie była moja firma, ja tam przyszedłem też po prostu jako C-level, tak, żeby spółkę rozwijać. I nie będę ukrywał, to był taki moment też, gdzie naprawdę sporo się nauczyłem w takim rozumieniu, okej, czego chcę, czego nie chcę. Tak, znaczy to było coś takiego, wiesz, to jest tak, jeśli przez dekadę się robi coś i też... Robi się trochę pod siebie, no bo wiadomo, że też pewne rzeczy układa się pod siebie, jest jakiś ten taki vibe, który się przekazuje, plus ja też zawsze byłem tego zdania i podejścia, że procesy są super istotne. Też tą spółkę, którą mieliśmy dwa podejścia do sprzedaży spółki z byłym właścicielem. Pierwsze się nie udało i jednym z powodów było to, że nie było procesów, tak? Znaczy, że taki zarzut był, no okej, Cezary, ale jeśli ciebie tam nie będzie, no to co się wydarzy ze spółką? Takie było postrzeganie spółki, które znaczy potencjalnego kupującego, które niekoniecznie musiało być zgodne z rzeczywistością, ale postrzeganie było takie, no Cezary, ciebie tam nie będzie, no to dla nas to nie jest nic warte i dlatego nie kupili, tak? I przy takim pierwszym podejściu. Drugie podejście było successful, ładne polskie słowo. Dlatego, bo wyciągnęliśmy wnioski i nauczyliśmy się i były już procesy, tak? Znaczy w sensie taki cel, który jest realnym celem, że spółka powinna działać bez co-foundera, który, no ja nie byłem, ale właściwie zawsze występowałem w takiej właśnie roli founderskiej, więc że spółka musi umieć działać bez foundera. Tak, znaczy jeśli nie ma foundera, to dalej nic się nie dzieje, tak? I gdyby to mi zawsze przyświecało, dlatego uważam, że też no, udało się. Tak, ten M&A zrobić, przeprowadzić. No a później jak gdyby tylko double down o tym, że te procesy są istotne. Wiadomo, później trafił się COVID, więc tutaj w ogóle taka sytuacja, która wpłynęła na branżę software house'ów in plus. Teraz mamy dokładnie odwrotną sytuację. No a wtedy to były tak zwane dobre czasy od strony tego, że można było wykorzystać, zeskalować się, też można było podnieść stawki, które wtedy były podnoszone, ale no też nie dlatego tylko, że można było, ale też, że po prostu koszty wzrosły, no bo była bardzo duża presja pracownicza na poziom wynagrodzeń deweloperów.
A czy jesteś w stanie wskazać największe różnice, które jakby, może inaczej, rzeczy, które 10 lat temu robiłeś i wydawały ci się super, najlepsze, będę tak już robił całe życie, a teraz pierwsze co to siadłeś i stwierdziłeś inaczej? Tak, ja bym powiedział, że w sensie te rzeczy takie, które jakoś tam robiłem i zmieniałem na bieżąco. Tak, znaczy one były zmieniały się na bieżąco, też wiadomo, wpływa na to sytuacja makroekonomiczna, tak? No i to, jak działa konkurencja, w jaki sposób się zachowuje, jak duże jest tej konkurencji. To wszystko ma wpływ, tak? Znaczy to wszystko ma wpływ na to, jak się działa i jak się funkcjonuje, i nie można powiedzieć czegoś takiego, przynajmniej z mojej perspektywy, że ten sposób działania po prostu jest dobry i tyle. Jedyny sposób działania, który jest dobry, no to jest to, w jaki sposób się współpracuje z ludźmi, tak? No bo to jest trochę niezmienne, tak? Czyli z mojej perspektywy podejście, że okej, pełen ownership. Który ja zawsze daję ludziom i staram się jak najmniej to możliwe ingerować w ten ownership danego obszaru, projektu. Jestem bardzo mocnym wyznawcą, bo nie wiem, czy to znawca, raczej wyznawcą tej ścieżki, że dlatego z kimś pracuję, bo jest osobą kompetentną, tak, odpowiedzialną i jak gdyby najgorsze, co można zrobić, to jakikolwiek rodzaj mikromanagementu. Ja też osobiście straszliwie nie lubię tego robić, bo to zajmuje czas, tak, który uważam, że można poświęcić na inne rzeczy i jest taki o wiele bardziej efektywny i skuteczny. Więc to wydaje mi się jakoś tam niezmienne, a cała reszta to jest dostosowywanie się, tak? Dostosowanie się do tego, jak działa rynek i w którym miejscu jest spółka. No bo nie ma co ukrywać. Inaczej działa spółka, która ma 120, 130, 140 osób, tak? A inaczej spółka, jeśli ją zakładam, to działa zupełnie inaczej. I te pierwsze, i to jest świadome już takie, to jest świadome podejście, że przez pierwsze miesiące czy lata, zależy jak szybko spółka rośnie, tak? Lepiej, żeby szybciej urosła, bo można przejść z tej fazy, no to tak naprawdę jest taki tryb, że tu nie ma czasu na zastanawianie się. Znaczy tutaj tak naprawdę okej. Jest już kilka osób, już się zaczyna palić pieniądze, więc tu nie ma czasu na zastanawianie się. Tu jest jasne, gdzieś tam robimy to tak, tak, tak i tak, nie? Znaczy, tak jak ja to postrzegam. Nie ma tutaj czasu na dyskusje wewnątrz zespołowe i tak dalej, tylko jest jasny kierunek, jasne, bardzo szybkie decyzje, tak, tak, tak i tak. I to pozwala ominąć ten taki tryb, że nie wiem, nie wiadomo co robić, że decyzje zajmują czas, bo tutaj najważniejsze jest to, żeby przestać palić gotówkę, tak? Znaczy to jest po prostu kluczowe i to się zmienia później, tak? Znaczy to się zmienia, no bo zaczyna zespół się powiększać, tak? Wchodzimy w to, że dobrze, no teraz proces zaczyna mieć o wiele większe znaczenie. No i teraz ten proces musi być ustawiony do tego, w jaki sposób chcemy działać. Czyli ten moment ustawiania procesu. Więc nie nazwałem tego, że coś robię zupełnie inaczej, tylko biorę z tego, co wiem, że działało na konkretnym poziomie rozwoju spółki. Korzystam też, wiadomo, no teraz jako Spyro, jesteśmy częścią Spyro Softu, dość dużej grupy technologicznej, ponad 1500 osób zatrudnionych, jesteśmy na GPW z fajnym gdzieś tam waluacją ponad 550 milionów złotych, więc też korzystam z tych dobrodziejstw, ależ też złe rzeczy, no bo nie ma co ukrywać, spółka, która ma 1500 osób, nie jest ustawiona pod mały biznes w rozumieniu taki, jak my mamy Spiro Commerce. No my jesteśmy bardzo małą częścią tego biznesu całego Spirowego, więc nie jest ustawiona pod małą spółkę. Czyli jeśli my, no obecnie mamy ponad 40 osób, tak, to dalej w rozumieniu tych procesów, które mamy, jesteśmy za mali. Tak, znaczy naszym celem absolutnie jest to, żeby być większymi, żeby było nas więcej, żeby też być w stanie pokryć ten narzut korporacyjny, który wynika z tego, jak jest spółka zeskalowana, jak ona się układa. Czyli my, jak ja powiem tak, jak miałem 10 osób, to, co było procesem Spyro, mi ekstremalnie przeszkadzało. Znaczy, to było coś, co mnie totalnie blokowało i ja trochę robiłem wszystko, żeby to obchodzić. Wszystko, tak? Dlatego, bo ja po prostu musiałem być z dnia na dzień, dla mnie to były strategiczne decyzje jako spółki, która po prostu nie ma żadnego czasu na jakikolwiek, nawet pół dnia opóźnienia czegokolwiek. Teraz, jak mam 40 osób,
A to już jest zupełnie inna rozmowa. Teraz ja zaczynam już widzieć, no okej. Okay. Ja to widziałem, tak? To nie było jakieś tam zaskoczenie, to było raczej jasne i klarowne, że to będzie w ten sposób działało. I już zaczynam czuć, super, tak? Nie mam na głowie tego. To mnie totalnie nie interesuje. To już jest ułożone, nie muszę tego myśleć, bo ja pamiętam, tak? Gdzieś tam w poprzedniej spółce każdą jedną z tych rzeczy trzeba było zbudować, tak? Trzeba było zbudować. Ustalić proces, osoby odpowiedzialne, w jaki sposób to działa, zasady tego, tak? Znaczy tu mówimy o setkach decyzji, takich małych decyzji, ale które trzeba podjąć i które będą później wpływały, tak? Więc to jest coś, co znacząco zmienia perspektywę i ja tym się nie muszę w ogóle przejmować, tak? Znaczy dla mnie to jest coś, co dostaję i teraz zaczynam. Ja sądzę, że jak będę miał tak już spółkę 100-osobową, to będzie taki moment, w którym w pełni będzie okej, okay, no to jest idealnie, tak? Znaczy to już po prostu totalnie czuję, jak to tylko i wyłącznie wspiera mój biznes, a nie, że jest w tym miejscu. No bo też mówimy, że spółki mają ten punkt przegięcia, kiedy zaczyna wchodzić middle management, tak? Kiedy to jest ten moment. U nas to jeszcze nie jest to ze względu też, że mamy to całe wsparcie związane z procesami spajrowymi, więc my też no, mamy dość super płaską strukturę, tak, więc tutaj też komunikacja dzięki temu jest prostsza o wiele. Więc tak bym to powiedział. Ja trochę się rozgadałem, więc jakby co to wiesz, to mi przerywaj, bo to ja mogę godzinami gadać, bo to sobie wiadomo, zawsze miło się gada o swojej historii, bo to też jest łatwe i przyjemne, jak to się mówi. I ja wtedy, jak byłem po drugiej stronie, gdzieś barykady, tam w tej spółce, która właśnie była de facto klientem takich z e-commerce house'ów, software house'ów, to stwierdziłem, że koniec końców ja chcę jednak rozwijać coś swojego. Znaczy, że jest to dla mnie super istotne. Jako jedna z takich po prostu wartości. Znaczy. No bo trzeba sobie odpowiedzieć, dlaczego coś się robi, tak? I jednym z całkowicie mocnych motywatorów było to, że ja chcę rozwijać coś swojego, na co mam bardzo, bardzo duży wpływ i dam jakąś tam cząstkę siebie DNA tego, jak ja chcę to i chciałbym, żeby to wyglądało, tak? Więc ja to postrzegam, ja sobie jasno powiedziałem, tak? Zastanowiłem się, że tak, jest to moja motywacja, tak? Znaczy, że ja chcę rzeczywiście móc to układać tak jak ja chcę. Oczywiście, no Spyro, bo ja w Spyro e-commerce mam 40% udziałów, Spyro SA ma 60%, więc można powiedzieć, no okej, to nie jest twoje. Ja bym powiedział, że jest, tak? Znaczy, że no, z mojej takiej perspektywy, jak to nazywam, jestem quasi przedsiębiorcą, tak? To jest taki quasi przedsiębiorca, no bo nie zrobiłem tak, że zacząłem sam, no, ale z drugiej strony też jest tak, że dużo spółek ma kilku co-founderów, tak, więc ja to trochę tak postrzegam, tak, że jest to pewnego rodzaju moja własna droga, którą poszedłem, bo też nie będę ukrywał, że drugim takim pytaniem, na które sobie odpowiadałem, to jest, no okej, okay, a jak pójdzie źle, no to co wtedy, tak, znaczy w sensie ja też podczas eventu będę pokazywał taki wykres, jaki był mój pierwotny plan, jak będzie szło, a jak poszło naprawdę. Ja sądzę, że to jest coś, co może zainteresować kilka osób, co jest takim mięskiem, jak ja na początku zakładałem, jak pójdzie, jak poszło realnie, dlaczego i jak sobie z tym radziliśmy, bo to jest, wydaje mi się, to jest właśnie ta historia stricte na wasz event, którą chcę się podzielić. Jak to zawsze mówię, samo mięsko. Więc co będzie, jeśli pójdzie źle? I coś, co nauczyłem się w wcześniejszej spółki prowadzenia biznesu, że najważniejszy jest cash flow. Czy znaczy, że cała reszta to tak naprawdę jest gdzieś tam dążenie do tego, żeby był cash flow. I z tej perspektywy też mocno patrzyłem, jak chcę zrobić. Dlatego zastanawiałem się, okej, okay, no to może wezmę i sam to założę, tak po prostu, tak? No mam gdzieś tam jakieś oszczędności, tak. Może w tą stronę pójdę, tak? To zrobię. Gdzieś tam. I cieszę się, że wtedy nie podjąłem tej decyzji. O, tak bym powiedział. Znaczy, jakbym podjął tą decyzję, no to sądzę, że teraz byśmy nie rozmawiali, tak? Bo by mojej firmy nie było, bo bym zbankrutował, bo nie miałbym tego cash flow, bo też nastawienie.
te platformy e-commerce'owe, które robimy, są raczej skierowane do większych klientów, do organizacji, które są duże, które mają i też skomplikowane, zaawansowane potrzeby e-commerce'owe, B2C czy B2B, więc też sporo kosztują. I też z dużymi, jak się współpracuje, no to chociażby te terminy płatności są odległe. Tak bym to nazwał, tak? I tutaj nie będę zdradzał konkretnie nazwy, ale jeden z klientów, którego mieliśmy i wszedł nam w zeszłym roku, no to był klient duży, tak? I to było święto, nie? Znaczy naprawdę było, kurde, po prostu jest genialnie, tak? Znaczy, no, wygraliśmy na loterii, ale termin płatności, 1,5 miesiąca wpisany, plus opóźnienie, które dobrze wiedzieliśmy z rynku, no ono i tak nastąpi. Czyli innymi słowy, 2 miesiące przynajmniej opóźnienia od momentu wystawienia faktury, a wiadomo, że fakturę też się nie wystawia od razu po danym miesiącu, czyli tak naprawdę mówimy o około 3 miesiącach i więcej płatności zespołowi, który pracuje i nie otrzymania za to kaszu, jako kaszu. No to jest dużo, zwłaszcza jeśli to jest duży projekt, to tak naprawdę tak na szybko, jeśli to jest zespół deweloperski z x osób się składający, nie jednej, nie dwóch, tylko więcej, to bardzo szybko wchodzimy nawet i w 500 000, 600 tysięcy do miliona dziury kaszowej. Tak? Mhm. I to jest coś, co też już przerabiałem do tego, no bo to jest oczywiste, że pracując w tej branży, to się wie. Wydaje mi się, że w innych biznesach może być podobnie, dlatego ja absolutnie patrzyłem na zrobienie biznesu, że no dobra, to jak będzie wyglądał ten cash flow, tak? Znaczy, to było też, wydaje mi się, coś, co przekonało chłopaków ze Spyro, że warto działać, dlatego no bo o tym rozmawialiśmy, tak? Znaczy, to jest tak, że to doświadczenie, które no, chłopaki mieli takie same, tak? No bo oni też założyli spółkę, to w ogóle jest szapobanu. Spółka tak naprawdę w 7 lat od 0 do 1500 osób, to jest coś niesamowitego. I też ja stwierdziłem, ok, no ja chcę od kogoś takiego się uczyć, tak? Znaczy, ja chcę zobaczyć, jak oni prowadzą biznes, jak oni to robią, no bo jest to coś imponującego, też dla mnie, tak? Wiadomo, że inne technologie, trochę inny biznes, w e-commerce trochę to inaczej funkcjonuje, trochę jest to inny biznes, pomimo, że dalej jest to software'owy, po prostu troszeczkę inaczej działa, jest inna specyfika, ale i tak zobaczenie, posłuchanie, nauczenie się, obcowanie z chłopakami, no to jest dla mnie też bardzo, bardzo duża wartość, którą dostaję, tak? Ja bym tak to powiedział, jak czasem startupy czy firmy szukają inwestora, tak? I bardzo mocny nacisk na to, żeby to nie był stricte inwestor finansowy. Dlatego, no bo on wiele nie wniesie, po prostu. On naprawdę wiele nie wniesie. I tak jak tutaj bym powiedział, że tutaj ten inwestor, tak, który no w sensie 60% udziałów, no to jest branżowy, software'owy. Więc duża wartość i spojrzenie zupełnie inne na biznes. Ja też. Wcześniej to, czego nie doceniałem, to jest jak dużą wartość sama spółka, która jest na giełdzie i ma gdzieś ten taki background i historię daje. Tak? Jak sobie analizuję, to uważam osobiście, że nie miałbym tych klientów, których mam obecnie, Spyro e-commerce, gdybyśmy właśnie nie mieli tego backgroundu, tego z tyłu Spyro Softu. Tak, że po prostu by się nie wydarzyło, dlatego, no bo tak naprawdę wtedy byłbym, okej, okay, może z jakąś tam rozpoznawalnością mojej osoby czy historią w branży, ale jednak spółka bez historii żadnej, tak, no bo no nie ma co ukrywać, no spółka bez żadnej historii, to byłoby ciężko. Znaczy uważam, że to by się nie wydarzyło. Uważam, że to rzeczywiście był duży kontrybutor, no oprócz tego, wiadomo, no ja jestem osobą sprzedażową, tak, więc też ja głównie kładę nacisk na sprzedaż, na tym się najbardziej znam, to umiem, to potrafię, więc to takie połączenie, które pozwoliło nam wejść od razu do tych dużych graczy, od razu rozmawiać na tych poziomach, które ja chciałem, tak, dlatego, bo nie chciałem robić małych wdrożeń, z których później gdzieś tam z mojej historii są raczej tylko i wyłącznie problemy i nie ma też utrzymania, które jest kluczowe dla naszej branży, czyli jest wdrożenie, później jest utrzymanie, bo na tym tak naprawdę się zarabia i jest ten, to nie jest oczywiście recurring revenue, jak w SaaS-ach, ale no można powiedzieć, że no okej, to jest jakaś tam
prognozowalna, przewidywalny cash, który wchodzi, strumień przychodowy i w ten sposób ten biznes trochę też się kalkuluje. No po tym, co mówisz, to sprawiasz wrażenie osoby, która jest bardzo zachwycona tą nową ścieżką. Jesteś taki pełen optymizmu, pomysłów, czyli pewnie mogę stwierdzić w ciemno, że gdybyś miał jeszcze raz wybrać, czy chcesz stworzyć drugą spółkę, to byś to zrobił 100 na 100 razy. No i teraz cię zaskoczę. Znaczy, każdemu mówię, że jeśli jeszcze raz mi przyjdzie do głowy, żeby założyć nową spółkę, kiedykolwiek, to żebym mnie walnął po ryju i powiedział, nie stary, nie rób tego, tak? Znaczy, nie będę ukrywał, jest to super ciężkie, tak? Znaczy, jest to ekstremalnie ciężkie, nie jest to droga usłana różami. Nie jest to droga usłana różami. Z perspektywy czasu, czy uważam to za dobrą decyzję? Tak, dlatego, bo uważam, że z punktu widzenia mojego i rozwoju, dywersyfikacji też, wiadomo, majątku osobistego, tego, jaką mam perspektywę i też perspektywę 40% udziałów, co się z nimi wydarzy i jak gdyby strategii exitowych, to jestem w o wiele lepszym miejscu. I jak gdyby to bardzo się cieszę, więc to też wyciągnąłem jakieś tam wnioski. Też ogólnie uważam, że to, w jaki sposób jest setupowane w ogóle Spiro, bardzo mocno wspiera to, żebym ja miał ekstremalną motywację do tego, żeby cisnąć, no bo to jest tak naprawdę, też nie jest jakąś tam tajemnicą strategii Spirosoftu, jest jasne wyjście na giełdę zagraniczną, tak, debiut spółki na giełdzie zagranicznej, więc oczywiście no, ma to przełożenie, że tak naprawdę jestem wtedy udziałowcem spółki, która będzie na dużej giełdzie zagranicznej i też mam dużą płynność wtedy swoich udziałów, tak, dlatego, bo to, co jest dużym problemem spółek, które chcą się sprzedać, że muszą się sprzedać, tak? Znaczy w sensie ona jest nic nie warta, dopóki się nie sprzeda. I tak naprawdę to wszystko to jest taki virtual money, dlatego, bo sprzedaż zależy od momentu makroekonomicznego, rynku, kto chce kupić, kto nie, jak wyglądają twoje wyniki w danym momencie, więc tu można bardzo, bardzo mocno wtopić, tak? Ja bym powiedział, że no teraz też w ogóle wyceny software house'ów w tym momencie spadają, tak? To nie są takie wyceny, które były wiadomo w momencie pandemicznym, czy zaraz po pandemii, gdzie część spółek się sprzedała i to genialne ruchy, gdzieś tam znajomi konkurenci, no to zrobili genialną robotę i szapoba dla nich, tak? W momencie, kiedy wyszli i w jaki sposób. Co nie zmienia faktu, że też inaczej się sprzedaje małą spółkę, inaczej większą. I ta płynność udziałów jest bardzo mała, tak? Znaczy w sensie, ja też rozważałem taki scenariusz, no okej, okay, no mam te 8,5%, kiedy de facto ja się skaszuję, tak? Znaczy kiedy de facto będzie to wyjście, no bo też potencjalni inwestorzy postrzegają to tak, no dobra, no jak kupimy coś, to chcemy, żeby to zachowało wartość, tak? Żeby zachowało wartość, no to musi rosnąć, no my płacimy za to, że to ma rosnąć, ma przynosić efekty, no więc musimy zmotywować tutaj zarządzających, tak, kadrę zarządzającą do tego, żeby oni zostali, żeby byli. Więc moja perspektywa była taka, no dobra, no to czyli tak naprawdę ja się nie sprzedam, bo zaraz będę miał jakiś earnout, zaraz będę miał jakieś gdzieś tam dodatkowe warunki na to. I nagle się okazuje, że no to ta sprzedaż w tamtym momencie, jak byłem, to się odsuwała jakieś 8-10 lat nawet, tak, w takich różnych scenariuszach. No to są różne, no to stwierdziłem, kurde, no to jest długo. I jak policzyłem sobie, ile będę miał za te 8,5%, to stwierdziłem, kurczę, to nie wiem, czy to jest tak warto wypruwać sobie flaki i żyły w każdym jednym momencie, żeby iść w tą stronę, bo jest to jednak jakiś tam istotny czynnik motywacyjny, oprócz tego, co powiedziałem, że po prostu ja chcę rozwijać coś swojego, tak? Znaczy, że po prostu lubię, jak jest trochę bardziej po mojemu niż po inszemu, o, tak bym powiedział, tak? I to też brałem pod uwagę. W tym setupie, którym jestem, płynność i możliwość kaszowania się w ogóle jest taka, że można zdecydować, w którym momencie, czy okej, gramy dalej, ile teraz, tak? Więc jest bardzo komfortowe
to, co będzie można zrobić i w którym momencie. Prawdopodobnie nie przyłoży się na aż taką premię, jakby sprzedać jedną całość tak, gdzieś tam do gracza, który potrzebuje. Tak mi się zdaje, chociaż nie wiem, tak, znaczy to jest jakieś tam moje podejście, aczkolwiek jest bardziej zbalansowane, co mi osobiście odpowiada, po prostu odpowiada. Tak? Znaczy ja tutaj nie celuję w totka, tylko celuję w coś, co będzie bardzo, bardzo sensownym poziomem, który pozwoli troszeczkę mniej się przejmować przyziemnymi sprawami. No, tak bym powiedział, takimi codziennymi. Więc z tej perspektywy tak, absolutnie uważam, że to była świetna decyzja. Z drugiej strony, jak zakłada się coś nowego, no to nie będę ukrywał, zderzyłem się z takim podejściem, i znaczy właściwie nie z podejściem, tylko z rzeczywistością, że kurde, no tak, no to wszystko to już miałem ułożone. To de facto robił zespół, z którym to wypracowywałem latami, a tu nie mam nic. Nie? I to jest zderzenie z rzeczywistością mocne. I ja wiedziałem, co trzeba zrobić, ja wiedziałem, co potrzebuję. To co do tego nie ma dwóch zdań, tylko teraz, no okej, to trzeba było na nowo to przygotować. Na nowo to zrobić. Wiadomo, no korzystając z doświadczeń, też gdzieś tam moim CTO jest Łukasz Gawroński, z którym wcześniej współpracowałem i to wiele lat, więc też nie będę ukrywał, to mocno pomogło, tego, bo ten poziom zaufania i takiego poznania się, tak? No my zaczęliśmy współpracować jeszcze jak moja stara spółka była w magazynie. Tak, gdzie my zaczęliśmy, tak byliśmy w magazynie, tam było nasze biuro, więc też przyszliśmy takie dużo różnych ścieżek, więc nie będę ukrywał, taki dość duży poziom zaufania i takiego, że no nie musimy się poznawać czy rozumieć, co kto ma coś na myśli, tylko rzeczywiście trochę jak dwa łyse konie, tak, pun intended, mogliśmy po prostu zacząć działać, więc to też było super istotne. Niemniej to trzeba było wszystko na nowo zrobić, tak, po prostu na nowo zrobić, pamiętając z tyłu, że no trzeba jak najszybciej przestać palić gotówkę, tak, czyli taki pressure dość duży jest, nie, dość jest duży, zwłaszcza też, że no to moje pieniądze, więc no spalam swoje własne pieniądze, co jest bardzo mało przyjemne, tak, zawsze, więc tutaj dodatkowy taki kopniak i to był tryb, w którym wszystko trzeba było jeszcze raz stworzyć, prawie że, tak? Więc to zderzenie z rzeczywistością, że połowę tych rzeczy, no bo połowa była na Łukaszu, połowa na mnie, no połowę z rzeczy muszę zrobić ja, tak? Więc nie dość, że muszę sprzedać, wyjść na rynek, w ogóle no setupować całą nową spółkę, tak? Na rynku, który też słyszałem sygnały, no jest tak zabetonowany, nie ma tutaj miejsca na nową spółkę, no po co ty to robisz, tak? A powiedziałem, No, rozumiem, tak? No okej, gdzieś tam może tak być. Ja niemniej jednak chcę to zrobić, chcę pójść w tą stronę. Też trochę się tak sprawdzając, bo wiesz, to jest tak. Wcześniej zaczynało się z innego miejsca, to było trochę też z innego punktu wyjścia zupełnie. Ja sobie powiedziałem, kurczę, no czytam tak o przedsiębiorcach i często jest tak, że to jest fart, nie? Znaczy, że jak coś się udaje, że jest fart. Ja rzeczywiście uważam, że duża część to jest fart, ale też uważam, że duża część to jest praca, która pomaga temu fartowi. Tak bym powiedział. To ja tutaj jeszcze dodam, bo fart ma fajną definicję, że można go spotkać tylko próbując, że muszą być zdarzenia w życiu, żeby była szansa na niego. Tak, i z tym się zgadzam, dlatego ja uważam, że... bo może być tak, że przez rok, pomimo ciężkiej pracy, nie będzie miało się farta, tak? A może być tak, że popracowało się ciężko miesiąc i ten fart nastąpił od razu, tak? Znaczy, i w takim rozumieniu uważam, że fart jest istotny, bo jeśli przez rok ciężkiej pracy nie będzie miało się trochę tego szczęścia, to będzie dalej ciężko. Znaczy, w sensie ta ciężka praca na nic się nie przełoży, tak? Jeśli nie będzie splot szczęśliwych gdzieś tam elementów. Oczywiście bez tej ciężkiej pracy nie ma szansa na fart. I tutaj się zgadzam. Znaczy, nie ma czegoś takiego jak szczęście, jeśli nie ma ciężkiej pracy. Więc szczęście może być tylko wtedy, kiedy jest ciężka praca, że to jest ten prerequisit do tego, żeby było szczęście. Ja to tak postrzegam, na to wydaje mi się, że jakoś tam sprawdza się, ale rzeczywiście to szczęście się przydaje.
Trochę zgubiłem wątek, bo poszedłem gdzieś tam trybem. Dobra, to ja ci w sumie trochę wątek oddam, ale w inną stronę. Znaczy w sumie podobną, bo to jest podobna strona. Bo już wcześniej mówiłeś o tym, że będziesz na Founders Mind 7, że tam będziesz miał tą prelekcję, która będzie jakby też rozwijała nasz dzisiejszy temat. I ja też nie chcę widzom spoilerować. Jak chcą to posłuchać, to mogą albo przyjść, albo później poczekać na nagranie. Ale jako taka zachęta, w skali od 1 do 10, jak dumny z siebie jesteś dzisiaj? Trudne. Trudne, bo ja zawsze uważam, że można zrobić coś lepiej. Tak stety, niestety. Chociaż i tak wyszedłem z trybu perfekcjonizmu. Na ten moment bym powiedział, że tak wokół siódemki. Mhm. Wokół siódemki bym krążył, bo wiadomo, no, nie ustrzegłem się jakichś błędów, które z tyłu głowy wiedziałem, że robię, że to jest błąd, ale x jakiś innych czynników spowodowało, że tak zrobiliśmy, mogliśmy inaczej, mogło być lepiej. Gdzieś tam nie ustrzegłem się swoich własnych demonów, tak, że gdzieś tam czasem zbyt szybko reaguję i jak gdyby dobra, to trzeba to zmienić natychmiast, gdzie to można było po prostu sobie chwilę odczekać i no, by to wtedy inaczej się rozwiązało, więc tutaj minusy. Z drugiej strony no te szybkie działanie przełożyło się na to, że no, no nie ma co ukrywać, tak? W półtora roku ze spółki jedna osoba do ponad 40 na rynku declining na ten moment, dlatego, bo rzeczywiście e-commerce jest teraz trochę w odwrocie i dane to jasno pokazują, tych projektów na rynku jest mniej i firmy, tak jak ja słyszę, raczej zwalniają niż mają nowe projekty. Więc na tym trudnym rynku z perspektywy takiej sprzedażowej wydaje mi się, że kawał dobrej roboty został wykonany, tak? Że rzeczywiście, no bo ja wiem, to dalej nie jest, ja chciałbym więcej, no ale dalej 40 osób gdzieś tam w organizacji, która działa, była półtora roku temu założona, no to jest jakiś tam wynik, tak? Znaczy jest to już jakiś tam wynik, plus to co też uważam osobiście, że to, że zrobiliśmy naszego e-booka, w którym ja robiłem wywiady z dyrektorami e-commerce i tam była naprawdę fajna merytoryka, zespół kontentowy, Spyro. Czytałem go nawet. Tak, wykonał mega robotę. Uważam, że to nas fajnie spozycjonowało. Ja tutaj i też mamy taki konsensus w firmie i z marketingiem, że kurczę, to był dobry ruch. Znaczy on nas spozycjonował od razu tak, jak powinien. Nie? Dlatego, bo to jest ważne. Pozycjonowanie się w głowach odbiorców jest super ważne. Przed nami kolejne kroki w tym roku. Mamy wiele rzeczy zaplanowanych, więc pewnie będzie o tym słychać. Natomiast to był taki pierwsze coś, gdzie nie mieliśmy nic, żadnego wdrożenia, całkowicie, zero takiego credibility wdrożeniowego, ale kurczę, mieliśmy te marki, z którymi były wywiady i takie coś, że to jest merytoryczne, nie? I ja do tego odsyłałem, znaczy nie ma co ukrywać, no ja do tego odsyłałem jako tak, ale to jest coś, co my robimy, to jest nasz wkład w ekosystem e-commerce'owy i wydaje mi się, że to było ważne, tak? Znaczy to było ważne, ale też było ważne, ja nie zapomnę, jak zacząłem, to było właśnie tam czerwiec, lipiec i pojechałem na konferencję robioną akurat przez Brave Conferences, która jest co roku i ja tam zawsze bywałem, no miałem tą przerwę, jak nie byłem w świadku i ja nie miałem nic przygotowane jeszcze, no bo dopiero zacząłem, dopiero wszedłem, to było też tak, że ja wcześniej zrobiłem sobie 3 miesiące urlopu, pojechałem w Himalaje, zdobyłem 7-tysięcznik, tak żeby gdzieś tam ustawić się na nową ścieżkę biznesową, rozwoju, tak żeby rzeczywiście no dać sobie ten taki okej, okay, nie? To jest mój taki foundation, tak? Gdzie w ogóle fajna wyprawa, Himalaje są przyjemne. To pojechałem na tą konferencję nie mając nic i spotkałem osobę, dzięki też której później, tak, miałem możliwość działania z innymi biznesami, tak? Znaczy to był fart, to był znowu, tak jak mówię, ja nie wykonałem wiele, to był fart, ale był też wynikający. Ja nie zrobiłem żadnego over preparation, tak? Znaczy trochę zgodnie z zasadą, że jeśli byłbym dumny z pierwszej prezentacji, która poszła, no to znaczy, że za długo na nią siedziałem, tak? Znaczy po prostu, ja też tak uważam, znaczy nie można do perfekcji tego niczego doprowadzać, tylko okej, okay, no ja wtedy nie miałem nic prawie, nawet nie miałem wizytówki, ale pojechałem, rozmawiałem z ludźmi i to pozwoliło mi dojść do pierwszych klientów, do pierwszych biznesów, więc to ja bym tak mówił, no to just
go for it w rozumieniu trzeba iść do klientów. Tak? Znaczy po prostu trzeba iść i ta sprzedaż jest, nie ma co ukrywać, absolutnie najważniejsza i kluczowa. Ja też wiedziałem, że Spirosoft ma innych klientów, tak? Znaczy inne kategorie klientów niż my mamy jako e-commerce. Tam nie było wiele przecięć. Ja to wiedziałem, tak? Znaczy to było też, co ja byłem tego świadomy i wiedziałem, że no tak naprawdę no ja muszę sobie to sam wypracować. Znaczy jeśli ja nie wypracuję tego, to nie będę miał. Chociaż i tak jestem pozytywnie zaskoczony gdzieś tam, że są te punkty przecięcia, pojawiają się. Teraz jeden z projektów, który robimy, no to jest po prostu klient Spirosoftu, który miał potrzebę e-commerce'ową i przyszedł do nas. Więc zaczyna się dziać ta synergia i to jest super. To jest coś, co bardzo doceniam, zwłaszcza gdzieś tam na tak ciężkim rynku, to mocno wspiera. A wracając do tego pytania, bo już wiem, jaki był ten wątek, czy bym zrobił to jeszcze raz, nie? To nie wiem. Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem. Wiedząc to, co wiem teraz, też nie wiem. Ja sądzę, że tak naprawdę będę mógł na to odpowiedzieć za 5 lat. I jeśli uda mi się osiągnąć te cele, które osiągnę, to wtedy powiem, no tak, było warto, nie? Ale jakbym miał teraz powiedzieć, to nie wiem. Czy odnalazłbym się, nie wiem, w pracy w jakiejś korporacji albo u kogoś? Też nie wiem. Już wiem na pewno, też transparentnie jestem w stanie mówić, co ja osobiście wnoszę, ale co też powoduje, że no, nie jestem w stanie wnieść. Tak? Znaczy, jest to jakiś taki układ, gdzie troszeczkę bardziej jestem świadomy tych rzeczy. Ciężko mi byłoby być ich tak świadomych, będąc no, dekadę w jednej organizacji. Tak? Znaczy, to jest cięższe, zwłaszcza takiej, którą samemu się układało, więc na pewno jest tak, że to pozwoliło mi być bardziej świadomym siebie biznesowo i to jest duża wartość, to jest już sama w sobie duża, duża wartość, więc nie wiem, naprawdę ciężko mi jest stwierdzić, na pewno jest tak, że robienie właściwie tego samego jest o tyle plus, że wiesz, ale po prostu mierzysz się z innymi wyzwaniami, których wcześniej się nie miało, bo już się o nich zapomniało też. Znaczy po prostu. Ja już w pewnych rzeczach zapomniałem, że kurna, ile to jest roboty. Ile to jest roboty i teraz no nie mam komu tego zlecić lub gdzieś tam oczekiwać, że no dobra, to będzie zrobione, tylko to muszę sam to wykonać. Więc to było ciężka orka, tak? W rozumieniu na każdym froncie ciężka orka, więc na pewno, jeśli miałbym to robić znowu, to musiałbym tak mieć znowu odpoczynek jakiś, tak, żeby być przygotowanym i mentalnie się na to nastawić. Znaczy mentalnie się nastawić, że to będzie przyprawa i to niełatwa, a jeśli jeszcze rynek nie wspiera, no to dwa razy trudniej. Dwa razy trudniej. To jeszcze mam takie ostatnie pytanie na podsumowanie, bo tam właśnie wspomniałeś wcześniej, że macie dużo planów na ten rok. Nie będę pytał o wszystkie, bo też pewnie wszystkich nie powiesz to raz, dwa, coś niech tam zostanie na Founders Minda. A taką lekką zajawkę, co planujesz, bym poprosił. Okej, plan z punktu widzenia takiego marketingowego jest na pewno stworzenie o wiele więcej kontentu, wejścia w ten obszar, który my też postrzegamy jako najbardziej przyszłościowy, czyli B2B, czyli produkcja, przemysł, hurtownie, ten handel taki do firm specjalistycznych, no bo postrzegamy to jako coś, co absolutnie jest troszeczkę w miejscu, jak retail był 8 lat temu, 7 lat temu, tak, nie chcę tego pinpoint tak dokładnie, ale jest to dalej miejsce, gdzie ta cyfryzacja dopiero się dzieje. Dopiero się dzieje, więc na pewno będziemy to robić. No też jasne, moim celem jest to, żeby spółka urosła. Tak? Znaczy nawet pomimo, że jest ciężki rynek, bo jest, mogę powiedzieć, że rozmawiając z klientami, z którymi gdzieś tam na koniec roku mieliśmy nawet listy intencyjne podpisane, no to nie dzieją się te projekty, no bo ta sprzedaż, która była w grudniu, w styczniu jest, no okej, no jednak po prostu wstrzymujemy. Tak? I to się dzieje. To widzę. Z drugiej strony no, w tym roku zaczęliśmy 3 nowe projekty, tak, w styczniu, takie wdrożeniowe, spore, więc nie będę ukrywał, że to jest taki mixed bag, tak? Znaczy jest mixed bag, ja to postrzegam, no okej, no jak jest ciężko, no to znaczy, że musimy być jeszcze lepsi, jeszcze gdzieś tam skuteczniejsi w tym, co robimy, co fajnie się przełoży, jak ten kryzys minie, bo to, że on minie, no wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju konsensus, ja też tak uważam, że on minie. Kiedyś
Tak, i pójdzie to z powrotem do góry, a jeśli teraz zrobimy tę super efektywność w każdym miejscu, bo to wiesz, to jest tak, że to dotyczy i tego, kogo celujemy, jaki przekaz mamy, jak wygląda nasz proces sprzedażowy, co w nim robimy, ile czasu na niego poświęcamy, jak wygląda sama umowa, jak wygląda specyfikacja, jak bardzo jest szczegółowa, nieszczegółowa, co tam dajemy, jaką wartość klientowi dostarczamy, w których miejscach, dlaczego tak robimy. No to są wszystko takie efektywny sposób i dojścia do klienta, podpisania samej umowy, samych formalności, ale też później realizacji, tak, żeby można było powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy skuteczni, efektywni, też mając możliwość, no bo nie ma co ukrywać, jak setupujemy coś od zera, to mamy też o wiele większą możliwość elastyczności, tak, elastycznego podejścia. Nie mamy jakiegoś legacy elementów, które ciężko zmienić, albo procesów, więc to jest fajne. To, co jest niefajne, no to trzeba je na nowo ułożyć, jak gdyby później można mieć pretensje tylko do siebie, że mając wnioski, historię i doświadczenie, coś się jednak dalej nie ułożyło tak jak powinno. Na pewno jest tak, że robiąc to samo, ten sam rodzaj biznesu, i tak się nie uda uciec od błędów. Tak? Znaczy one i tak będą po prostu trochę inne lub innego kalibru. No chyba, że ktoś zrobił taki sam biznes i ustrzegł się od tych błędów, ja chętnie spytam, jak to zrobił, tak? Dlatego, bo ja tego nie wiem. Tak? Znaczy ustrzegłem się z innych, bo też no, w miarę szybko doszliśmy do jakiegoś tam poziomu obrotowego i klientów i ludzi, ale to dalej było na błędach. Tak? Dalej to było na błędach. Super, to ja bardzo dziękuję za wywiad. Myślę, że materiał będzie bardzo wartościowy dla ludzi, którzy pragną zmian, ale troszkę się ich boją. Będziesz fajnym przewodnikiem i fajnym wzorem. Więcej mięska i statystyk oczywiście zapraszamy na Founders Mind 7. Tak, Cezary że tam dzisiaj zrobi. nie zdradziliśmy wszystkiego, tak żeby pokazać coś, co no, będzie ciekawym wykresem, o tak powiem. Tak jest, także mięsko dokładnie tam na scenie, a na dzisiaj dziękujemy i cześć. Dzięki bardzo, cześć. Cezary Korzon, gość dzisiejszego odcinka, będzie prelegentem na 7. edycji Founders Mind, najbardziej przedsiębiorczej konferencji w Polsce. Sprawdź szczegóły na www.foundersmind.pl.